Tato! Czego chcesz po paprańcu? Chciałbym mieć rodzeństwo. Słucham? No normalnie, brata, siostrę, cokolwiek. Nie chcę już być jedynakiem. No ale jak to? No to jesteś jedynakiem, masz same jedynki w technikum. Ale to nie wystarcza ci, że... Znaczy, nie chcesz mieć moich rodzicielskich uczuć tylko dla siebie na wyłączność? Chętnie się z kimś podzielę twoim rodzicielskim uczuciem pogardy. Tato, ja nie mam z kim gadać, nie mam z kim się bawić, nie mam z kim grać w piłkę. Nie mam z kim grać w piłkę? No. Od ściany se podbijaj. To nie to samo! No, ale skąd ja ci wezmę rodzeństwo? No przecież się nie urodzę. No, a mama? O, zapomnij. O tym to zapomnij. Mam, żeby jej się spytać, gdzie leżą nożyczki, to ja 2 dni się muszę przełamywać. A co dopiero coś takiego? Mariusz, daj spokój. Dzieciak, Mariusz! Tato! Tato, ja coś czuję, że ty już jesteś biologicznie skończony. Pewnie jesteś na seksualnym aucie. Mariusz! Mariusz! Co? Uspokój, jak ty się tak... Mariusz! Jeśli chodzi o te sprawy, to... Oho! Na seksualnym aucie! Rozgrywam piłkę na środku boiska. Jestem niezastąpiony na tej pozycji, Mariusz. Jeśli chcesz wiedzieć, poza tym jestem prezesem nieformalnego klubu byków, który skupia urzędników średniego szczebla. A? Tak. I co tam robicie? Na razie się organizujemy. Co? No co, organizujemy się. A organizujemy. Jeju, bo ja źle usłyszałem. No ilu was tam jest? No, na razie jestem sam, ale... Lada chwilę namówię koleżankę. Poza tym, Mariusz, jeśli chodzi o ilość i barwność moich seksualnych przygód, na pewno masz braci i siostry na wszystkich kontynentach. Oczywiście. Murzyni, Azjaci, tacy. No akurat, ty to zawsze jesteś taki, tak jak mama to mówi, do gadki to pierwszy w ogóle, jak przyjdzie co do czego, to... Dobrze, Mariusz. A ty... W asfalt się nie wbije łopaty. Tato, a ty w ogóle z mamą to utrzymujesz jakieś takie stosunki jakieś? To... Ja już nie mówię o tych nocnych, tylko jakiekolwiek, no. Utrzymuję z nią stosunki jak Korea Północna z Południową. No to, nie, ale nie moglibyście się tak chociaż, tak na chwilę, tak... Zjednoczyć. Mariusz, zrozum to raz na zawsze. Pies z kotem nie mogą mieć dzieci. Nie mogą mieć dzieci, no. No a ja? Przecież ja jestem waszym dzieckiem. No to ty. Ale nie mów mi, że to jest udany eksperyment. Jeszcze ta moja połowa to jako tak, ale reszta to genetyczny świetnik. Także, chcesz być jedynakiem? Mariusz, przecież no... Będziesz moim jedynym spadkobiercą, no. A, dziękuję. I co, odziedzicę stary zepsuty zegarek i kolekcję szyszek z mydła. Tak, trzymaj je w suchym miejscu. Mhm. A poza tym, nie ucz ojca dzieci robić. Kto to powiedział? Chyba Krasicki. Tak, Krasicki. Krasicki był biskupem. A co to, biskup nie może już powiedzieć nic mądrego? Wiesz co, Mariusz, powiem ci, że rozumiem, co czujesz. Ja też zawsze chciałem mieć siostrę. Tak? Tak, nawet 2 siostry. Tak? Tak, ale weź tu wyrwij 2 pielęgniarki na raz.